Halo, halo, dzień dobry YouTubku, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sushi. A w tym odcinku Sushi zostawiacie lajka, komentarz, subskrypcję, dzwoneczek, wchodzicie na Twitcha, zostawiacie followka i wchodzicie na Discorda, żebyście byli na bieżąco. Bang! Ale to wtrąciłem. A teraz opowiem wam, co się stało. Stało się to, że siedziałem parę godzin i mi się nudziło. Zrobiłem wszystkie znaki zapytania na tej części mapy. Zostały same misje poboczne, typu fabularne, a nie takie, że pomóżmy ludziom. Oraz zrobiłem. Jest taka jedna misja poboczna. Się nazywa Godna Hana. I tutaj da się zrobić zbroję mongolskiego dowódcy. A żeby zdobyć zbroję mongolskiego dowódcy, trzeba było przejąć parę miejsc. Na przykład to, to, to i to. I tam zdobyliśmy sobie część zbroi. I teraz idę odebrać zbroję mongolskiego dowódcy. Prawdopodobnie. Najpierw otworzymy drzwiczki. Piękny, że ten pancerz, mój panie. Czy mam Świetnie, to, czego ci płatnerka. trzeba? Wątpień, ale o, zbroja wędrowca, to akurat się Dużo przydaje, bo lepsza ochrona. fajnie się odkrywa Fog of War. Powiem innym, że wciąż Opryt. żyjesz. Dziękuję ci za I teraz, pomoc. o, proszę bardzo. Mój panie, znalazłeś pancerz? Wróg nigdy nie założy zbroi twego pana, a Mongołowie zapłacili za jego śmierć. Cieszę się, że jego mordercy już nikogo nie skrzywdzą. Żałuję, że niczego więcej już mnie nie nauczy. Możesz nauczać innych. Masz rację. Możesz. Znajdę ucznia. Upewnię się, że sztuka mego mistrza przetrwa. Proszę, pozwól, że ją dopasuję. Pozwalam. Chcę mieć nową zbroję. Kolejną. 18 już ich mam, ale to. I korzystam z jednej, ale. O! Jak Mongoł wygląda. Teraz się pomylą. Mogę wchodzić między Mongołów, kiedy chcę. O, 4 punkty mam do wydania. Ja specjalnie tego nie wydawałem? Chyba tak. To sobie rozdamy. Zbroja wykuta dla Kotunhana. Maska zdobywcy. Mongolski hełm. Petarda. Dobra. I teraz. Jestem już przęcior. Co ta zbroja takiego ma? Premia do zdrowia. Większa. W dużym stopniu zmniejsza otrzymywane obrażenia. Spoko. Pozwala zwracać na siebie mniej uwagi poza walką. No to tego się spodziewałem, ale idziemy po zbroję. Planusa Kajów. To Kajów. Jest półmaska Klanusa Kajów i kask. Planusa Kaja. Dobra, bez. Idziemy tak. Petarda. I teraz rozłóżmy sobie punkty. To jest takie w miarę tanie, ale to, tego akurat nie potrzeba. To tutaj trzeba wykorzystać maksymalnie. Ej, bomba dymna mnie leczy. To wygląda ciekawie i wychowano. Ej, to jest petarda, dobra. Lecimy w to, ulepszamy maksymalnie bronię ducha. Okej. Okay. Tutaj zostały nam 4 punkty. No i w sumie to 6 punktów techniki i jesteśmy wymaksowani. Co powiedział Elegancko. Mój, gdyby mnie w tym zobaczył. No, w sumie to nie wiem, co by powiedział. Tego aktora też kojarzę z jakiejś kreskówki. Maja, mówisz? Dobra, idziemy do pana Ishikawy. Wymaga naprawy, panie? I kończymy wątek pana Ishikawy. Sakai, musimy pomówić. Hello, Ishikawa. Jestem gotowy. Gdy byłem w twoim wieku, mawiano, że będę jak Tadayori Nagao. Jest pan naszym najlepszym łucznikiem. Ach, w żadnym razie. Ale jestem dobry. Jestem wdzięczny za twoje nauki. Byłem tak pochłonięty nauką, że nie pomyślałem o rodzinie. Tomoe miała mnie zastąpić. Jej zbrodnie nie mogłem jej wybaczyć. Mało kto by mógł. Liczył się tylko łuk. Wiodłem naprawdę się zwykłe życie. Ale zabrał, co mi najbliższe. To wszystko przez łuk. Rodzina jest ważniejsza. Sensei. Nie stawaj się mną. Niech duch cię nie owładnie. Potny się kawano. Tomoe jest w Kamiagacie. Próbuje zebrać Mongołów i odzyskać reputację.
Jeśli tu jest, znajdziemy ją. Zakończymy to. Let's end this. Na zawsze. No dobra. To tyle? Chciałeś tylko pogadać, chłopie? Śledzimy to, dobra, no. 1,3 km tutaj. Ha! A wiecie, kto odkrywał specjalnie mapę? Może teraz szybko sobie tam pokopetkować. Żeby trwał krócej odcinek? Już za poświęcenie. Niepojęte to, nie? Co za dobry streamer. To smutne, jak ktoś jest smutny, to musi pogadać. No, trzeba się wygadać wtedy. Dobra, kopytkujemy. Nie ma co. To ja sobie idę tamtędy. Tam są typiarze, to nie, to jednak mostem. Nieważne. Idziemy, bo ta... No i dymem w kamerę. No, tak czasem bywa, to klimaty robię. Widzisz, tutaj wiatr, tam też wiatr. Niedźwiedź. Niedźwiedź zostaw. Niedźwiedź zostaw. Paszet. Przyłącz się do polowania i ścikawy na Tomoe we wschodnim Yogaku. Dymy. Dobrze. Prytum, prytum. Na ten moment jestem jakieś 5 odcinków do przodu. Cały czas jestem zabezpieczony. Wczoraj na przykład nic nie nagrałem. Dzisiaj też znowu wracą 2 odcinki, to jakiś dymek. Co tam jest? Całkiem niezłe zabezpieczenie. Zniszczyć. Spalone wodące strzały. My chyba wiemy, kto to. Trafienie w plecy. To była zasadzka. No co ty, chłopie, nie powiesz? Maja, song requesta na nagraniu nie ma, kobieto. Tak na później już Andrzej Łajdaku jest dodany. No i co to ja tu jeszcze zbadać mogę? Halo? Gro? Bo ja ślepy jestem? No nie widzę. Jakieś kółeczko przeszukania, cokolwiek. Maja, widzisz coś? Kółeczko szukania. Lispir sobie tylko patrzy, jak gram. No jest taka szansa. Ej, no seriously. Hello, Marcelku. Dzień dobry. No halo, czy gra może mi wytłumaczyć, co się tu dzieje? Może tak. Mord się dzieje. A, na drzewie! O! Japońskie strzały. Ludzie pana Shimury? To dzieło japońskie. Czy jest ktoś na serwerze? Nie wiem. Jeśli to wejdź spraw. Proszę, wybacz mi, panie. Matsu. To nierozsądne tak się skradać. Jesteś z tym, który zabił Mongołów, tak? To też samuraj. Starszy. Łucznik. Sensei Ishikawa. Gdzie on jest? Mówił, że wróci do mojej chaty za dzień lub dwa. Do ciebie? Mam sprawę. Ładna jest dla ciebie? No co ty? Zdaje się, że miał jakąś pilną sprawę. Możliwe, że wpadł na trop Tomoe. Gdzie twój dom? Niedaleko. Ale idzie śnieżyca, a muszę jeszcze sprawdzić sidła. Potem tam pójdziemy. Dobrze, pójdę z tobą. Jak się nazywasz? Matsu, panie.
Mamy takie same oczy, to ładne. Skośne? Przyjaciele mimo woli. Co dokładnie powiedział Sensei Ishikawa? Nic więcej, panie. Nie był zbyt przyjazny. Brzmi jak on. Nigdy nie rozmawiałam z prawdziwym samurajem. Wojna zbliża do siebie ludzi. Mam okazję zadać jakieś dobre pytanie. Nie zmarnuj jej. Jakie to uczucie decydować o czyimś życiu i śmierci? To jest ciężkie brzemię. Ale skrycie ci się to podoba. Musiałbym być potworem. Spodziewałam się usłyszeć co innego. No widzisz, zaskoczyłem cię, babo. Mia Khalifa też ma skośne. Cóż, ach te trzynastolatki, kim oni się teraz interesują, no. Tam, jedno z moich sideł. Sprawdź je szybko, chcę złapać Ishikawę. Cholera, puste. Muszę je nastawić. Polowanie jest skuteczniejsze. Ojojo, jeden dzień subika, no musisz Maja wykupić, kobito. Spróbuj innej przynęty. Zawsze używam tej samej. Czyli jakiej? Iluzji, że mają okazję. Ha, czyli brakło. To działa tylko na mężczyzn. Dobre. Tędy, panie. Też musisz kupić subika? No musisz, chłopie, musisz. Niełatwo tu przeżyć. Polecam większą wartość. Przed Mongołami. Sama? Rodzice umarli, kiedy byłam mała. Nie zaś mnie wydałam na szkołę, chodzą. Jestem zdana na siebie. Ale polecam dawać donaty, mają większą wartość niż subik, ze względu na to, że dostaję dużo większy procent z tego. A możecie dawać 5 zł, a nie 25 na raz, nie? Ale nie masz 3 metrów ani oczu demona. Duch jest tylko legendą. Ale opowieści niepokoją wrogów. Więc to wszystko plotki i wyolbrzymienia? Walcząc z Mongołami, robiłem rzeczy, których nie zrobiłbym wcześniej. Jak my wszyscy. Tak by było. A możemy biec, bo tak tuptanie, tup, to powoli. No, ja wiem, że ciekawa historia, ona chce posłuchać, dowiedzieć się czegoś. Ale można to robić w biegu. Patrz, kradną mi zwierzynę. Przegoń ich, panie. Proszę. Poczekaj. Są zagłodzeni. Hej! No. Panie, nie rób tam krzywdy! To nie wasze. Wybacz, to tylko wiewiórka. Od kilku dni jemy jedynie trawę i korę drzew. Zabierajcie się z tym. Dzięki ci, panie. Dałeś im uciec. Z kolacją. Byli głodni i niegroźni. Nie zachowujesz się jak duch z opowieści. Nie wszystkie są prawdziwe. To prawda. Zaraz ja mam dobre serduszko. Ile pułapek zostało? Tylko jedna. Jest nieco dalej. Dobra, let's go, baby. Na koniach, w końcu! Do mnie! Tu! Ej, tam jest latarnia morska, trzeba ją podpalić. Nikt nie umie. Idziesz na Minecrafta? Bardzo dobrze, ale zostaw streama w tle. Opowieści opowieściami, ale nie przeżyłbym, gdyby nie sojusznicy i przyjaciele. Tylko tak mówisz. Zawdzięczam życie wielu innym. Od pani klanu Adacich po złodziejkę. Nie ma ich w opowieściach, ale... Mój texture pack nazywa się Fateful 64. Powinniśmy wracać. Nie chcę minąć się z Sensejem. Ostatnia pułapka jest już niedaleko, panie. Tak jest. Widzę ją, tam, daleko. Co pułapka na wiewiórki robi nad morzem, wytłumaczcie mi. Znaczy nad oceanem chyba. Tam jest ocean, nie jestem pewny. Jesteśmy. Obyśmy nie musieli głodować. Coś tam leży chyba. Patrz tylko! Obiad! Masz obiad! Może jednak zjemy jak cywilizowanie. Mi się nie chce wczytać. Po odcinku może wyślę linka. Co tam jest? Nasz kraj. Bez wojen, wrogów. Obiad gdzie? Szansa na nowe życie. Taka jest szansa. Może tam dotrzesz. Co dalej? Kyoto otworzę gospodę.
kupię sobie shamisen. Będę gościć niekończące się tłumy cudownych ludzi, aż ogołocę ich z pieniędzy. W Kyoto będzie się działo. Pada coraz bardziej. Chodźmy. Może twój sensei będzie na nas czekał. Oby, prowadź, babo. Kobieta wie, co mówi. No jedzenie jest ważne, kurde. Graj bez wojen, nie wiem. Spróbuję jeszcze raz. Okej. Okay. Wróć z Matsu do jej domu. Trzymaj się mnie! Jeszcze trochę, a wystarczy nam jeden koń. Co mówiłeś? Nieważne. Jedź dalej. Come on! Wichura się zbiera. Amciu będzie. Jedzonko. To prowadzi czegoś większego. Nie może być samym Ishikawą. Może to jest Tomoe. To tak wiecie. Pod przykrywką, bo ja nie wiem, jak ona wygląda. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mój panie! Mongołowie! Są szukacie provocation! Zajmę się nimi. Ukryj się. Pierdzielony Windows 10. Najlepszy Windows. Panio! Ała! Kurna, ty karakanie! Ała! Łocie, panie! O, zesrał się! Najlepszy to 7. Pod żadnym pozorem. I to rapa. I ciach, ciach. O tak. Nic dziwnego, że krążą o tobie legendy. Gdzie twój dom? Niedaleko. Chodźmy. Niedaleko dom. Chodź, konik. Niestety nie jesteś nobu, jesteś konik. Koń. Kom, kom. A czy możemy galopować? Proszę. Let's go. O! Dało radę. Jazda, 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 jazda. Jesteśmy. A ta traperki. Chodźmy do środka. Będzie cieplutko. Jesteś miły jak na ducha. Ale to, jak ich zabiłeś. Dla Tsushimy zrobię, co trzeba. Ty i ja jesteśmy silni. Nosimy w sobie mrok. Dzięki temu wciąż żyjemy. Sensei Ishikawa też tak powiedział. Ale w twoich ustach brzmi to naturalniej. Tomoe. Dzięki. Zawsze mi powtarzał, że nie doceniam przeciwników. Tak, myślałem, że to Tomoe. Dlaczego? Odwrócili się ode mnie. Po tym, jak nauczyłaś ich zabijać naszych. Chciałam to naprawić. Ale wszystkich nie zabiję. Nie sama. Potrzebujesz mnie. I senseja. Lecz my nie potrzebujemy ciebie. Wiem, gdzie zaatakują. Możemy na nich napaść. Wy zwyciężycie. A ja się zemszczę. Pomówię z senseiem Ishikawą. Jin. Zostań tu na noc. Nie, Tomoe. Nie mogę. No, tak myślałem. Znajdź Ishikawę. Na noc? No ja wiem, na co chciała go zaprosić. Ale to tylko dla dorosłych. Siema Dominik, Eldo. Welcome to my stream. Możesz pozdrowić YouTube'ka. Na herbatkę, no przecież, że chciała go na herbatkę zaprosić, a na co innego. Daj ci Ishikawę. O, jest Ishikawa. Sakai, jakieś wieści? Coś w tym stylu. O. Byłem u Tomoe. Jest na północy.
Mongołowie ją zdradzili. Skoro ją widziałeś, dlaczego jeszcze żyje? Jej łucznicy szykują się do ataku. Chcę, żebyśmy ich pokonali. Potrzebuję naszych głów, żeby ich kupić. Ona mogła mnie zabić, a żyje. O. Ufanie to. Wybrała czas na reklamę. 5 osób na serwerze i 5 na streamie. Coś się nie zgadza. Ale jest nam potrzebna. A ona potrzebuje nas. Popełnia błąd. Reklama poszła. No dobra, to koniec tej historyjki krótkiej. Trwało już 20 minut? No matko, dobra. Pyrtą, od razu lecimy z następnym i kończymy historię Ishikawy. Wieczny spoczynek. Ishikawa 9 and 9. O, jak daleko. Te pamy. Wieczny spoczynek, no dobra. Jak mus to mus. A tu jest chociaż cieplej. Jadymy. O. Ishikawa. Jakieś wieści od Tomoe? Spotkamy się we trójkę. Wtedy zdradzi plan ataku jej łuczników. Myślisz, że powie prawdę? Zobaczymy. I Sakai, nie będzie miejsca na błędy. Przygotowałem się, senseju. Chodźmy. Chodźmy. Dokładnie. Wieczny spoczynek. Tam, taram, tam, tam, tam. Let's go. Dokąd zmierzamy? Na północ od Zatoki Umugi. Prosiła nas o spotkanie w starej szulerni. To dobre miejsce na zasadzkę. Mamy przewagę. Mongołowie zwrócili się przeciw niej. Jest zdesperowana. Zdesperowani wrogowie są groźni. Bo są nieprzewidywalni. Ale Tomoe ma dwa wyjścia. Prosić nas o pomoc albo nas zdradzić. Spędziłeś z nią trochę czasu. Co sądzisz? Może pomóc nam pozbyć się jej łuczników. Warto zaryzykować. Ryzykujesz własne życie. Mogła mnie zabić w Dziogaku. Straciłaby mnie. O, teraz dostanie nas obu. Okay. Jeśli nas nie napadnie, wysłuchamy jej. Jeśli faktycznie planują atak, pomożemy jej. Potem się nią zajmiemy. Zdradziła ojczyznę. Odpowie za to. Jak czat sądzicie, Tomoe nam pomoże? Będzie dobra czy zdradzi? Smutno by było, gdyby zdradziła. Co powiesz, kiedy ją zobaczysz? Nie mam jej nic do powiedzenia. Jesteś tego pewien? Nie rozmawialiście, odkąd dołączyła do wroga. Czas rozmowy minął, kiedy zwróciła się przeciw mnie. Kurde, ja bym chciał, żeby ona... Uwaga! Okazała się jednak dobra. Jak przejdziemy tutaj, dalej między tymi pójdziemy. Kamyczkami. Właśnie, tutaj mogą z góry nas zaatakować. Zakradnij się do szulerni. Nie wychylaj się. Mogą tu być ukryci łucznicy. Nie no, idziemy środkiem, ten, między kamyczkami. Kałami bardziej i... Po takiej lekkiej dolince, że tak powiem. Szulernia. Nie ma mongołów. Albo się ukryli. Stój. Występ po prawej. Ukryje się tam. A ty... Sensei Ishikawa! Jin! Gdybym chciała was zabić, już byście nie żyli. Cholera. Chodźcie tu! Idziemy. Poczekaj tutaj. Nie ma mowy. Bądź czujny. A jem. Koły. Let's go. Let's talk. Senseju. Jin? Zawsze taka pewna siebie. Tego akurat nie musiałeś mnie uczyć. Twoi łucznicy planują atak. Gdzie i kiedy? W Umugi. Lada chwila. A ty tutaj? Han mnie zdradził.
więc zabiorę mu łuczników. A jeśli ci nie pomożemy, zrównają Umugi z ziemią. Nie wierzę ci. Poczekaj. To się przekonasz. Niech to... Wytropili mnie! Niech cię pomoje! To trwa zasadzka. Łatwiutko. Będziemy jeszcze loć. Oi! Headshot! Headshot! Wyglądają na moich przyjaciół? Dobre pytanie. Ciach, ciach. Idziemy i jeszcze tu był jeden pan. Oi! No za tym, co z shotguna szczylo. Do łuczników. Łoza! Ała! A to akurat... trujących strzał im dawać nie musiałaś. Dobra. Mamy to. A myślałem, że to jest ten, Ishikawa czy coś. O Jezu. No dobra, to easy. Ishikawa potrzebuje pomocy. Kurde, co żeś chłopie zrobił, co? Potrzebuję cię tu. No, a tam jest nieprzyjaciel. O, i pyr, kumpy. Koniec pułapy, to nie była pułapka. To nie była pułapka, no dobrze. Rozmawiajmy. Walczyła z Mongołami, senseju. Oszukała nas, uśpiła czujność. Jeśli zechce przeszyć cię strzałą, i tak nie zdołasz mnie powstrzymać. Dość! Możliwe, że atakują Zatokę Mugi. Ruszajmy. Ruszajmy. No to Maja ustawi się spawn na serwerku, tylko zbuduj spawn. Ale choćby krzywo na nas spojrzy, trafi do piachu. Chodźcie. Trafi do piachu? Tędy. Ja mogę z nich coś zebrać? Ocalenie Zatoki Mugi nie odwróci biegu czasu. Zmusili mnie, żebym ich uczyła. A zmusili cię, byś zabijała swoich w forcie Nakayama? Torturowano ich. Dałam im szybką, bezbolesną śmierć. I zachowałam. No, skoro tak mówisz. Zrobiłam tylko to, co musiała. O, tam ktoś ten. Mongołowie! Zajmę się. Jeden. Au! Idźżeś, ty. Z tym do ludzi. Dobra, leżysz. 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 Jak dotrzemy na wybrzeże? Jeśli łucznicy to moje nas dostrzegą, będą w pogotowiu. Racja. Lepiej unikać dróg. Przejdźmy przez pole. Okej. Okay. Jak znaleźliście obóz? Polem. Twoi mnie zaatakowali. Wytropiliśmy ich. Kazałam im was unikać. Miałam wiele miejsc na obóz. Cieszę się, że zignorowali twoje rozkazy. Straciłam panowanie. Przestałam się liczyć jeszcze w Kusie. Odebrali mi dowodzenie. Więcej wrogów. Dużo więcej. O, koledzy. Bomba prochowa. Kabum! I jazda. Po czarnemu. Pyk. I jest ciar. A, to niech zginął. Zestraszył się i zesrał ze strachu? Tomoe, mówisz, że straciłaś posłuch u wroga w Kusi.
ale pewna kobieta cię tam widziała. Spaliłaś ją, żywcy. Nie zrobiłam tego. Nie użyłaś łuku. Wyszkoliłaś zabójców. Za moją namową. Zwykle oszczędzali ludzi. Tomoe, okay. Mówisz, że straciłaś posłuch u wroga w Kusi. Ale pewna kobieta cię tam widziała. Spaliłaś ją żywcem. Nie zrobiłam tego. Nie użyłaś łuku. Wyszkoliłaś zabójców. Za moją namową. Zwykle oszczędzali ludzi, zamiast ich zabijać. Okej. Okay. Idziemy się schować. Tutaj, na ziemię. Na ziemię, leżeć. Sporo tu Mongołów. Szukają mnie, ależ są uparci. Nie mogłaś wspomnieć wcześniej? Wspominam teraz. Poczekamy do zapadnięcia zmroku. Wykorzystamy ciemności. Nie zaatakują wcześniej zatoki? Nie. Rozstawią łuczników. Odetną drogi ucieczki. Zaplanują. Odpocznijcie. Stanę na straży. Słońce zaszło. Gotowi? Tomoe, Sensei i ja pójdziemy za tobą. Żebyś wbił mi okay. na plecy? Jeśli Mongołowie cię dostrzegą, ukryjemy się i zaskoczymy ich. Chodźmy. Bądźcie blisko. Nie spuszczaj jej z oczu, Sakai. Wszystko słyszę, Senseju. Dobrze. Dobrze, że słyszysz. Bój się, babo. Przed nami Mongołowie. Jin, zajmij się jednym, a ja drugim. Ale z łuku, please. Raczej ty się baby bój. I posiłki, ukryć się. Gdzie oni poleźli? Ej, serio, gdzie oni są? Na twój znak, Sakai. Postaraj się nie chybić. Biorę gruby łuk. One shot, one kill. Tak zwany. Ostatniego powaliłeś krążącym sokołem, Sensei. Zauważyłaś, też zmieniłaś formę. Prawą rękę przesuwam w dół, wypuszczając strzałę. O, to ciekawe. Ach, ci znawcy łuku, nie? Ale to w ogóle ciekawe, że jak profesjonaliści ze sobą rozmawiają, jeśli chodzi o łucznictwo. Oto kaman. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Jeśli wdamy się w walkę, ostrzeżemy twoich łuczników. Zaczną atak, zanim dotrzemy. Nie ryzykujmy, jak myślisz, Sakai. Za mną. Trzymajcie się blisko. Najtkowy siemaneczko, dzień dobry. Co ja mam zrobić? Nie, znajdź drogę przez brzęzowisko. Ja bym poszedł. Kurna, tam się ich za wielu patrzy. Tutaj. Też ich jest bardzo dużo. Kurde. Idziemy chyba tak. Tędy. O, tutaj za krzakami. Będzie okej. Okay. Patrzę do tyłu. Upsonek, dzień dobry. Pyk, pyk, pyk. Pomalutku. Oj, 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 oj. Tego trzeba było zdjąć, udało się. Nie widzisz mnie, co ty tam oszukujesz? Po cichutku. Tamtą stronę. No to i akurat to nam się udaje, więc jest fajnie.
Tutaj mamy kogoś w pobliżu? Nie mamy. Nie ma co tam? Jesteś na YouTubie, Fupsonek, więc możesz pozdrowić YouTuba. Kiedy zaatakujemy, cofną się do miasta i tam będą przed nami bronić. Zginą niewinni. Widzicie? Mówi, że zginą? Okrążę je. Jedna płonąca strzała. Kiedy strzelisz, rzucą się na ciebie. Jeśli zostaniesz przy drzewach... Mogę chybić. Muszę się zbliżyć. Ale... Pozwólcie mi naprawić szkody. Idź. Ale kurna, uczciwie mówisz, że może chybić. To jest... Panuje. Ufasz jej. Mogę popełnić błąd. Zapewnie zemsty, a to już coś. Zaczekaj, aż to Moe zajmie pozycję. A więc to w ten sposób ciągle nas wyprzedza. Byłeś dobrym nauczycielem. Wiem. Uwaga. Atak! O! I teraz odpalamy tryb turbo. Yeah. Bójcie się, kurde. Oj. One shot, one kill, to się dopiero nazywa. O, jeszcze ten szanowny pan. Ten się nadal boi. Czy command bloki są wyłączone? Tak. A co mam je włączyć? Oj. Witam YouTube, lubię racuchy, a wy? Pozdrowienia od Fupsonka na YouTubie. Jakby Fupsonek szukał mojego kanału na YouTubie, to wykrzyknik socjale. Porozmawiaj z Ishikawą. Nieźle, Sakai. Gdzie to Moe? Nie wiem. Jest ranna? To Moe! Pod koniec walki zauważyłem ją przy tym łuku. Tam. Prowadzi do Zatoki Umugi. Jeśli Mongołowie wycofali się tamtędy... Mogła ruszyć w pogoń. No dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy, jak się skończy historia z Tomoe. Uczników niczego nie zmieni. Chodziło Maja, pomóż Fupsonkowi. Tylko o to. Walczyła u naszego boku. Będziemy o tym pamiętać, kiedy pokonamy wroga. Zapomnij o Mongołach. Czego szuka w Zatoce Umugi? Są tam tylko złodzieje, zbiry... Cholera. I przemytnicy. Szuka łodzi, żeby uciec z wyspy. Coś w tym jest. Kurde, nie wpadłbym na to. Ty tam. Dobry zwrot akcji. Tak, panie? Biegła tędy kobieta? Wojowniczka. Zmierzała na plażę. Dobra. Tędy! Na plażę! Pomogła ocalić Umugi. Mongołowie ją ścigali. A my umożliwiliśmy jej bezpieczną ucieczkę z wyspy. Zawsze o krok w tyle. Nadal możemy ją zatrzymać. Idziemy, idziemy. Żeby dać ci jakieś tam ilość kilogramów? Nie słyszają ta komendu. Dobra, idziemy. Znajdźmy tą Moę. Znalazłem jakąś łódź. Czekaj. O! Wyrzekła się tego. Sensei Ishikawa. Surowo się ocenialiśmy. Budda naucza jednak, że największy wróg może być nauczycielem. Jestem wdzięczna za twą naukę. I za ostatnią walkę u twego boku. Byłam twą uczennicą. Miałam stać się córką. Ale droga łuku to dla mnie przeszłość. Co mnie czeka? Jestem strzałą. Mknę jak wiatr. Kto wie, dokąd mnie zawiedzie. To koniec. Może jednak dotrze do Kyoto. Gdyby była kimś innym. Jadę z Kyoto do Tokio. Cześć, RK.
Mamy wojnę do dokończenia. Dom tak jest. Do budowania. Nie dam już w życiu żadnej lekcji. Poza jedną. Obiecaj, że nie powtórzysz moich błędów. Obiecuję, senseju. O. Dobra była ta historia, no. Nieugięty łucznik. Tym cudownym akcentem kończąc historię senseja Ishikawy. Dziękuję za oglądanie YouTube'owi. Dajecie komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Discorda, zapraszam na Twitcha. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa.